Siemaneczko, dzisiaj taka spontaniczna, szybka wrzutka, nie wiem nawet czy to na YouTube'a wrzucę, jeżeli gadka fajnie się poklei to wrzucę, nagrywam z telefonu, nawet mikrofonu nie mam. Otóż wielu z Was pyta, no chłopski, czy opłaca się wyjeżdżać do Niemiec, jak to tam wszystko wygląda i ja Wam powiem oczywiście z mojej perspektywy, jak to wszystko wygląda. Pominę oczywiście aspekt tutaj całowirusowy, aspekt wojenny, tylko zwyczajnie, czy opłaca się wyjeżdżać i jak się żyje w Niemczech. Słuchajcie, ja już 4,5 roku siedzę w Niemczech. Wyjechałem, bo zwyczajnie wiedziałem, że w Polsce jako tako, żeby dojść do jakichś swoich zamierzonych celów i marzeń, wiedziałem, że nie będę w stanie, dlatego wyemigrowałem. Jeżeli bym w Polsce zarabiał kwotę taką, że mógłbym spokojnie przeżyć i odłożyć, miałbym pomysł na siebie w Polsce, to może bym nie wyjechał. Ale wiedziałem, że jeżeli jakieś tam gotówki na start nie będę mieć, to i by z czymś mi nie wyszło, to wtedy byłoby bardzo kiepsko. Na rok 2017 nie miałem pomysłu na siebie. Jeszcze wtedy nie miałem na siebie pomysłu, dlatego też wyjechałem. Wyjechałem i siedzę już 4,5 roku. Jeżeli by było bardzo źle, chociaż czasami tak bywało, to zwyczajnie bym wrócił. A jako, że z tych Niemiec nie wracam, to zwyczajnie jakoś mi się tutaj żyje i pracuje. Więc jeżeli byłoby źle, to bym wrócił. Jak nie wracam, to znaczy, że się chyba opłaca siedzieć. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bo musicie sobie generalnie odpowiedzieć na pytanie, jak wam się żyje w Polsce. Jeżeli w Polsce wam się żyje źle i narzekacie na zarobki, na służbę zdrowia, generalnie więcej widzicie minusów niż plusów, to zwyczajnie spróbujcie pojechać, tak? Tak jak wam powiedziałem, pomijam te wszystkie aspekty, które się dzieją w teraźniejszości. Ja wyjechałem 4,5 roku temu i nie żałuję tego, że pojechałem. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo finansowe, to jestem, że tak powiem, bardzo bezpieczny. Jestem zabezpieczony, naprawdę, jeżeli coś poszłoby nie po mojej myśli, zdarzyłaby się jakaś tragedia pracowa i tak dalej, to nie płakałbym, ponieważ z każdym jednym miesiącem oszczędzałem gotówkę. Z każdym jednym miesiącem naprawdę oszczędzałem. Jeżeli tak sobie przekalkuluję parę miesięcy, nie, znaczy się cały pobyt, to naprawdę nie było miesiąca, w którym nie odłożyłbym kasy, tak? Ale wiadomo, jeżeli będzie się pracowało za najniższą krajową i będzie się mieszkało i płaciło dużo i będzie się totalnie szastało kasą, no to się nie będzie oszczędzało. Ja jestem człowiekiem bardzo oszczędnym, mam szacunek do pieniądza oraz jestem bardzo uważny. Jeżeli mam wydać jakąś większą gotówkę, to mnie serce boli, tak? Także każdy zalecam oczywiście, jeżeli wyemigrujecie, to kombinujcie. Jesteście Polakami, ja jestem Polakiem, ja kombinuję na każdym jednym kroku, na każdej jednej decyzji, gdzie mogę zarobić jakiś grosz dodatkowy, w jaki sposób, co zrobić i tak dalej. Polacy mają w sobie taki gen, że mogą kombinować. Niemcy, wydaje mi się, że mniej tacy są. Ci ludzie bardziej ze wschodu, oni tak kombinują, co, jak, gdzie. Dużo też Turki tutaj, Kurdy kombinują na różnych płaszczyznach i na różnych kierunkach. Ja też staram się kombinować tak jak mogę, żeby zwyczajnie zwiększać gotówkę, którą mam i też zwyczajnie, żeby nie tracić, tak? No tak, bezpiecznie bardzo się czuję finansowo. No i zwyczajnie zaczynam też z własną działalnością. Działalnością zwyczajnie filmowania, usługi filmowe. Właśnie biję w tym kierunku, tak? Usługi filmowe, tak wesela, teledyski, również pewnie jakieś zdjęcia, tak? Więc w wieku 29 lat wziąłem życie za pas
i stwierdziłem, że muszę też coś osiągnąć w tym życiu, coś zrobić. Nie chcę być nikomu podległy i od kogoś uzależniony. Już wystarczająco się tutaj narobiłem u kogoś, na kogoś, prosić się wiecznie o dni wolne i tak dalej, ale nie zmierzajmy w tym kierunku. Tylko zwyczajnie ja w Niemczech czuję się zarąbiście bezpiecznie. Przez okres 4,5 roku nazbierałem jakąś tam daną kwotę. Oczywiście tej kwoty wam nie powiem, bo to nie jest istotne. Ale zwyczajnie, jeżeli coś by się wydarzyło, to naprawdę nie muszę pracować przez kilka lat w Niemczech i się spokojnie za to utrzymam. Czy wspominałem już, że z każdym jednym miesiącem, w każdym jednym miesiącu jakąś, zawsze odkładałem, zawsze, nie? Było tak również, że byłem na samym dnie. Bywało tak, że jest lepiej i teraz jestem na górce wschodzącej i się bardzo z tego cieszę. No i właśnie, zaoszczędziłem trochę gotówki i teraz tą gotówką sobie obracam i nią sobie tutaj mogę powiedzieć, że inwestuję też, tak? W Polsce po przepracowaniu tam w biurze kilku lat, może powiedzmy, że to były 3 lata, jakoś 3 lata, przez 3 lata w Polsce zarobiłem tyle, że pod koniec każdego miesiąca nie miałem nic. No tak to niestety wyglądało. Jeżeli chciałbym jakąś gotówkę tutaj teraz zainwestować w Polsce, to pewnie bym nic nie zainwestował, tylko zwyczajnie zarąbałbym dalej na etacie u kogoś i być może nawet nie odkryłbym swoich jakichś marzeń, swoich horyzontów. Bo wiadomo, jak się nie ma gotówki, to albo trzeba się ratować kredytem, albo pożyczać od kogoś, a tak teraz mam gotówkę i sobie ją inwestuję na różne możliwe sposoby. I oczywiście wam teraz powiem, jaka będzie moja kolejna inwestycja, którą zrobię, ale to nie jest, nie chcę, żebyście odbierali to pod pretekstem tego, że się chwalę, bo to nie o to chodzi, bo zwyczajnie nie o to chodzi, tak? Więc zaraz prawdopodobnie będę kupował nową kamerę do filmowania. Nowa kamera, samobody, sama puszka kosztuje 23 tysiące złotych. I powtarzam, ja się nie chwalę, że tą będę kamerę kupował. Ja naprawdę w Niemczech tutaj bardzo ciężko pracowałem na to, żeby móc inwestować kasę, na którą ciężko pracowałem. Ja nie chcę mieć tak, że jest inflacja i załóżmy kasa będzie mi się tutaj zżerała. Kasa mi się będzie tutaj zżerała i staram się zwyczajnie tym obracać, tak? No i co? No i zaraz kupię kamerę za 23 tysiące i teraz zadajmy sobie pytanie. Powiedzcie mi ludzie, czy ja będąc w Polsce byłbym w stanie sobie pozwolić kupić za gotówkę kamerę za 23 tysiące? No oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. A co do samego kupienia? Bo ja to kupuję pod własną działalność i zamierzam ją tutaj, że tak powiem, żeby ona pracowała na siebie, tak? Żebym zdążył ją spłacić. Kupuję tą kamerę za gotówkę, ale oczywiście serce mi pęka, że muszę, że prawdopodobnie będę musiał wydać 23 tysiące na kamerę. Czy ja ją spłacę, czy ja nie spłacę? Ja to wszystko kupię z oszczędności, za które pracowałem, ponieważ zaczynam ze swoją działalnością, będę świadczył swoje usługi w taki, a nie inny sposób, więc mam pomysł, w jaki sposób to robić, jak robić i zaczyna mi się to wszystko powoli kulać, tak? Całe oszczędności, które mam, które udało mi się nazbierać, naprawdę ciężko na nie pracowałem, ciężko odkładałem. Zajęło mi to 4,5 roku i kwotę, którą zwyczajnie nazbierałem, nie nazbierałbym w Polsce chyba nigdy. Naprawdę, nigdy bym tego nie nazbierał. No, pomijając oczywiście fakt samej kamery, która już dużo kosztuje, ale to jest tylko kamera, tak, kamera. Niektórzy ciułają od, załóżmy, pierwszego do końca miesiąca i nie zostaje im nic, a ja sobie, chłopczyki, wyjechał do Niemiec, kupuję sobie kamerę za 20 koła, tak? No, ale no,
wiecie, kumacie mi o co chodzi, tak? W Polsce w życiu bym sobie nie mógł pozwolić na tak duże i na tak kosztowne zakupy, a w Niemczech naprawdę pracując gdzieś, mając jakiś pomysł, mając głowę na karku i kombinując na każdy możliwy sposób, możesz sobie pozwolić, żeby sobie kupić, nie wiem, również kamerę, ale może nie za 20, może za 40, tak? Albo może coś innego, tak? Więc no, tak to wygląda. Tak to wygląda i wiecie, ja się z tym nie kryję, absolutnie się nie chwalę tym, że mam i tak dalej, tak? Dzięki, nie wiem, bo wielu z Was będzie wyjeżdżało nie tylko ze względu na sytuację polityczną w Polsce, że teraz miliony Ukraińców przyjeżdżają do Polski, ale po prostu ze względu, żeby poprawić swój standard życia. Ja swój standard życia poprawiłem, za mieszkanie również płacę sporo, ale również sporo zarabiamy, tak? Ja pracuję, Kasia pracuje, jakoś sobie tutaj radę dajemy. Czasem jest naprawdę bardzo ciężko, ale jestem w Niemczech bezpieczny. Ja jestem bezpieczny, moja Kasia jest bezpieczna, moje dziecko jest bezpieczne i naprawdę musiałyby się dziać różne tragedie, które się dzieją, które mogą się również wydarzyć, a może to jest tylko chwilowe, nigdy nie wiemy. Ale mimo wszystko, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przyszłościowe, samo przyszłościowe, zabezpieczenie gotówkowe, nawet w służbie zdrowia, naprawdę na wszystko, to ja się czuję tutaj bezpiecznie i ja się cieszę naprawdę, że wyjechałem. I tyle zwyczajnie Wam chciałem powiedzieć. No i tak zwyczajnie jest, nie? Nie cisnę Wam tutaj żadnych kitów i żadnych kłamstw, bo nie taki jest oczywiście cel tego materiału. Kto chce, niech mi wierzy. Kto nie chce, niech mi nie wierzy. Ja nikomu nie będę udowadniał, pokazywał swojego stanu konta. Jeżeli byłoby źle, tak jak Wam powiedziałem, to bym wracał, ale wracać do czego? Do rozpindzielonej Polski na ten moment? Może być tak, że wrócę do Polski, nigdy tego nie wykluczam, ale na pewno nie wrócę z pustą kieszenią, tak? Wielu również wyjeżdża z Polski do Niemiec i wraca z gołą dupą. No tak też się zdarza. Znam też takich. Ja zawsze powtarzam, że zawsze miałem szacunek do pieniądza, zawsze oszczędzałem, może nie zawsze, Kasia mnie dużo nauczyła, jak oszczędzać w sumie i się nie martwię. Zwyczajnie zbyt ciężko pracowałem na to, co mam. Zbyt dużo sobie odmawiałem, ale to nie jest tak, że odmawiałem sobie chleba czy bułki, tak? Tylko zwyczajnie jakichś większych wydatków po to, żeby nagromadzić i potem ewentualnie móc obracać i to właśnie czynię. No, to był krótki wywód, kurczę, 13 minut. No i nic, no, pamiętajcie, że wy jesteście kowalami własnego losu. Wy decydujecie o swojej przyszłości, o przyszłości własnych dzieci, o tym, jak się będzie wam żyło. Jeżeli żyjecie od pierwszego do pierwszego, albo jak to się mówi, od 10 do 10, to zwyczajnie w swoim życiu powinniście coś zmienić. Ja sobie nie wyobrażam, żebym miał takie życie prowadzić. Prowadziłem jeszcze mieszkając z rodzicami, nie potrafiłem odłożyć ani centa. Stwierdziłem, że jestem za młody, żeby siedzieć w Polsce i jestem zbyt młody, żeby tracić jakieś swoje marzenia, cele, które mam i do których chciałbym zwyczajnie dążyć, tak? A ci, co płaczą i się zastanawiają, że w sumie jest źle, ale w sumie to jest dobre i tak dalej i w sumie, walić cię chłopski, kito opowiadasz, to niech dalej się siedzą w Polsce, dalej niech płaczą, serio, zwisa mi to, bo zbyt dużo również czasu poświęcam dla osób, których przekonuję o naprawdę. I czasem krytykuję Niemcy, że oni są tacy, ale pomijając oczywiście te wszystkie fakty, które naprawdę teraz są, mówię o zwyczajnie bezpieczeństwie finansowym, kasowym, bo zwyczajnie jak nie masz kasy, no to jak jesteś bezpieczny? Nie masz bezpieczeństwa dla siebie, dla rodziny, dla nikogo, też żadnych kredytów, kurczę, tutaj nie mam i nie wezmę, bo nie potrzebuję na ten moment. Radzę sobie dosyć dobrze, a osobom zwyczajnie, którym pomogłem, które wyjechały, bo są też takie, które powiedziały, no dzięki chłopski wyjechałem, dobrze mi się tu żyje, to się bardzo cieszę.
Także sami sobie musicie odpowiedzieć na pytanie, jak wam się żyje w Polsce, jeżeli źle. Spróbuj wyjechać. Zawsze możesz wrócić, jeżeli się nie spodoba. Tylko początki naprawdę są bardzo ciężkie. Początki są bardzo ciężkie. Sam wszystko przechodziłem na własnej skórze. Ja nikomu życia nie będę tutaj planował, wybierał. Pokazuję wam życie naprawdę z każdej jednej możliwej strony. Jeżeli coś jest złe, to krytykuję. Jeżeli coś jest złe, to wyzywam tych głupków Niemców. Jeżeli coś jest fajne, to zwyczajnie mówię, że jest fajnie. I tak to zwyczajnie jest. Pamiętaj, jeżeli ty swojego życia nie weźmiesz w garść za jajca, to nikt tego nie zrobi. Jeżeli się nie zdecydujesz, czasem zwyczajnie nie zaryzykujesz, to zwyczajnie ludzie będą żyli jak dziady od pierwszego do pierwszego. I tyle, nie? Ja wziąłem swoje życie 4,5 roku temu, siedzę tutaj i się wiedzie. Raz na dole, raz na górze, jak to jest w życiu, nie? I w małżeństwie. Dobra, trzymajcie się, myślę, że to by było wszystko. Pamiętajcie, jeżeli się podobało, łapeczkę poproszę, subskrybować mój kanał również, bo te materiały, które nagrywam głównie dla was, bo z tego pieniędzy nie ma, jakieś są, ale tyle co puszki bym znalazł na ulicy i sprzedał w geldautomacie. No tak to zwyczajnie jest. Nagrywam też zwyczajnie, bo to lubię, bo to też moja pasja, nie? No nic, no, dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się, to był Chłopski Rozum, o kurczę, 17 minut, troszkę się rozgadałem, trzymajcie się ciepło, to był Chłopski Rozum, teraz do następnego.